Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazywam się Barbara Piotrowska, jestem z Gorzowa, z Zespołu Szkół Gastronomicznych i dzisiaj będę robić tatarak z łososia śródlądowego. Tatarak zaliczany jest do zakąsek zimnych i w zasadzie podstawowy produkt, który powinien się tak nazywać, dokładnie gatunek tatarski, produkowany jest z mięsa czerwonego. Można zastąpić je mięsem koniny, bo normalnie robimy z wołowiny, z polenki cebulowej, ale można zastąpić to mięsem z koniny albo wątrobą cielęcą. Przy czym przeważnie robimy to z polędwicy, natomiast tatar z łososia jest to jakby wariacja podstawowej potrawy, czyli bężtyka tatarskiego, które robimy z mięsa czerwonego. I jest to taka bardzo prosta potrawa, którą bardzo szybko można zrobić, komponować w bardzo różny sposób. Tutaj zaproponowałabym w składzie jako dodatki do łososia wędzonego ogórka świeżego, cebulę szalotkę. Czerwona cebula wyglądałaby atrakcyjnie, bo byłoby ją lepiej widać, natomiast szalotka jest delikatna w smaku, więc nie będzie tak mocno dominowała. Fantastycznym dodatkiem do łososia w ogóle jest koperek, ale ponieważ koperku nie posiadamy, pojawi się w tej potrawie zielona pietruszka. I oczywiście tego tatara można w bardzo różny sposób podać, na przykład na kawałkach chleba kumpel miklacz, czyli chleb trzeba wtedy złamać ten ostry jego smak dodatkiem na przykład zerka. Ponieważ takiego chleba nie posiadam, to można je za pomocą takich kręgów uformować na przykład na sterkach ogórka zielonego. Wtedy ta część ogórka powinna zostać ze skórką, bo to będzie dodatkowy element dekoracyjny. Proszę mi powiedzieć, Małgosiu, jakie dodatki stosuje się do bężtyka tatarskiego, tego tradycyjnego? No Maciuś, słucham. Sól, pieprz, żółtko. Ale dodatki takie nie przyprawy, tylko jeszcze inne dodatki. Jest to ogórek, cebula, kapary, oliwka może być trochę kuchenna, czerwona papryka. Super, dziękuję bardzo. To co dodajemy do bężtyka, na przykład z wołowiny olej? Kto potrafi powiedzieć? W jakim celu dodaje się trochę oliwy albo olej? Żeby mięso nie ciemniało, nie wysypało, nie ciemniało. Świetnie, dziękuję bardzo. Tutaj akurat jeśli chodzi o przyprawianie bężtyka z łososia, sól jest nam całkowicie niepotrzebna. Dlaczego? Marcin? Bo łosoś wędzony jest słodki. Brawo, doskonale. Thank you.
druga, warto wyciąć środek, gdzie są pestki, bo wtedy jest taki miękki bardzo, czyli tylko tą część skroić. Teoretycznie właściwie poza tym, co powinno być.